Witam wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę, co się dzieje w mojej części rekreacyjnej. Ta latanka ma nabite trzy deski i na razie praca nad nią stanęła na parę dni, 2-3 dni. Podejrzewam, że się wyrobię, gdyż zacząłem robić meble ogrodowe. No jeszcze z 2 dni, bo ławki zostały. Stół ogrodowy już jest wykonany. Stół prawie 4 metry, 3,80 dokładnie. Pierwszy raz robię meble ogrodowe. Nawet mi to dosyć wychodzi. Pokażę jeszcze z drugiej strony. Ławki będą w tym samym stylu. Kozły, które były zamówione, było zamówionych więcej na latany ogrodowe, gdyż taki miałem plan, że zrobię z niego nogi do stołu, do ławek. Jeszcze może któryś kozioł zostanie, które tutaj zostało. Najpierw właśnie zrobiłem konstrukcję latany, żeby no wykorzystać tyle, ile potrzebuję materiału. To jest priorytet. Teraz tylko deska na meble ogrodowe. Mam deski grubsze. Trójki, czwórki, czwórki na blat ze stołu. Siedziska od ławek, trójki na oparcia od ławek. Więc mogę się wziąć za meble ogrodowe, bo jest to tutaj na tą porę roku, teraz wiosna, lato. Bardzo ważne. Sobie wygodnie z całą rodziną, czy przyjadą. Czy przyjedzie większa część rodziny lub znajomi, można sobie tutaj zrobić jakiegoś grilla, jakąś małą imprezkę. Tak to wygląda. Na czas pracy w tym miejscu praca stanęła całkowicie w tamtym miejscu. I na tamtej działce też, na tamtej działce cegła pojechała, została sprzedana i do zimy nie wchodzę tam ewentualnie pokozić. Nie mam na to czasu w tym roku skończyć tutaj halatane, meble ogrodowe. Kolejne weekendy, jeszcze tam jakiś urlop po drodze będzie. Będziemy działać tutaj, znosić ściany. W międzyczasie jeszcze wyrównać te trzy parcele mniejsze. Nawet dzisiaj, jutro mają być temperatury 34 stopnie w cieniu. To tutaj akurat robota nad tymi meblami ogrodowymi. Pasuje, bo będziemy robić pod dachem w cieniu. Taki krótki film traktuję jako informacyjny, co się u mnie dzieje. Jeszcze rzut na stół. Żona miała obawy co do wykonania przeze mnie mebli ogrodowych. Została mile zaskoczona. Jeszcze moich wszystkich talentów widocznie nie zna. Zresztą ja sam ich nie znam. W trakcie prac przychodzą do głowy również pomysły. Wczoraj się nabiegałem przy załadunku cegły, tutaj za ładowarką teleskopową, tam mu dopilnować, żeby dobrze paletę widłami złapał, żeby na drogę jak wyjeżdża widział,
żeby nie doszło do żadnej kolizji i się udało wszystko pomyślnie załadować, nic się nie rozleciało. Najgorzej by było, jakby się paleta rozleciała na drodze. Trochę by było sprzątania, zbierania kłopotów. I tak właśnie takie zmęczenie mnie złapało po południu, też temperatury wysokie. Jak sobie tutaj kimałem na krzesełku i rozmyślałem, jak rozwiązać właśnie w podobnie konstrukcyjnie co stół z ławki, żeby to wyglądało właśnie. I tak wykminiłem. Pokażę później, jeszcze nagram jeden film, jak te ławki wyszły oczywiście. To są już widać. Podstawa nogi do ławek. Ławki będą 4. Potrzebuję 8 takich krzyży. Ja się sobie docinam. Będzie trzeba jeszcze wycapować. Wysokość sobie ustawiam na pile, nacinam sobie takie paski, wybijam sobie dłutkiem, pasuję później w to miejsce na tym krzyżu dwa wkręty i lida. Dobrze sobie naciąłem kozioł gówna, to jeszcze tu jak 5 mi brakuje. Zrysujemy, natniemy. Deski mam już też wszystkie jednostronnie oczywiście wystrugane, po co dwustronnie. Z drugiej strony będzie gąd bitumiczny. Mam nadzieję, że ich starczy. Mi się wydaje, że to jest połowa, może mniejsza połowa co tam. To tamto malatane było, zobaczymy. W tym tygodniu muszę jeszcze je nabić. Chciałbym jeszcze koniec tygodnia gąd przybić, ale zobaczymy, jak to się uda. Jeszcze żona z córką wpadną na działkę. Ma tutaj porobione właśnie przy płocie, jak już wcześniej chyba na jakimś z filmów pokazałem. Rozłożę tutaj agrowłóknię. Będzie miała z jedną robotą. Stół, można powiedzieć, biesiadny. Trochę ludzi wkoło niego wejdzie. Co do tutaj stołu, wiadomo, deski się po, też tu trochę popracowało, porozsychały, powyginały. I tak się starałem zrobić na styk, żeby nie było tutaj szpar między deskami, a to się nie uda, musiałoby się na nowo to na maszynie prosto obcinane, ale to i tak jeszcze będzie wysychać. Podejrzewam, że jeszcze by się porozchodziły, więc sobie zrobiłem na styk, jak było możliwe, i na końcu sobie przed szlifowaniem naciąłem po prostu równe linie pilarką na tych szczelinach. Wyszło to estetycznie, bo tak było, w innym miejscu nie było przerwy, w innym była przerwa. Można. Oddało sobie za wykonanie, czy będzie widać. Słońce. Krzyże z kozłów. Na dole belka wzmacniająca. Nie muszę zastrzałów robić. Stół dosyć masywnie stoi. Nie buja się. Zobaczymy na ławkę. Witam wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj produkcja i montaż w dalszym ciągu mebli ogrodowych. Stół gotowy już od jakiegoś czasu. Bawimy się z ławeczkami. Tak to wygląda. Taka koncepcja, taka konstrukcja. Jeszcze dwie deski na oparcia. Nagram jeszcze później, jak to jest wykonane finalnie.
z takiej grubości materiału naprawdę wychodzą solidne meble ogrodowe. Trzeba już nawet przy stole żadnych zaszczałów, przy ławkach także, na dole żadnych zaszczałów, żeby to się nie bujało. Można tym ruszać, nic się nie dzieje, sztywne wszystko. Dzięki temu, że jest stopa, podstawa jest z kozła zrobiona, noga jest gruba. Deski czwórki na siedziska, trójki na oparcia.